Jeśli w treści zadania jest mowa o stałych płatnościach dokonywanych cyklicznie przez pewien okres czasu, możemy mówić o występowaniu tzw. rent czy anuitetów. Jeżeli oczywiście te płatności są dodatkowo płatne na początku każdego okresu, czy to miesiąca, czy roku, inaczej mówiąc z góry, możemy ustalić wartość obecną na podstawie tego tutaj po lewej stronie umieszczonego wzoru lub też z wykorzystaniem tablic finansowych. W tablicach tego typu finansowych, jeżeli znamy tą z treści zadania stałą płatność, która jest dokonywana cyklicznie przez pewien okres czasu, możemy, znając czas trwania tych płatności, ile ich jest dokonywanych oraz jaka obowiązywała w tym okresie stopa procentowa, możemy ustalić wartość mnożnika, czyli pewnej liczby, którą wystarczy przemnożyć przez tą stałą płatność, aby ustalić wartość bieżącą. Przygotowane przeze mnie tablice są dla płatności na początku każdego okresu. Takie tablice każdy z Was może wygenerować samodzielnie w Excelu, ustalając wartość w środku tablicy wyrażenia, które przemnażamy razy A, czyli tą stałą płatność, która tutaj jest umieszczona we wzorze. Jeżeli znamy tą płatność, wystarczy przemnożyć przez mnożnik, żeby mieć wartość bieżącą. Możemy na przykładzie powiedzieć w ten sposób. Jeżeli dokonywana jest do banku stała płatność w wysokości 1000 zł i dokonywane te płatności są przez 6 kolejnych na przykład lat, przy obowiązywaniu stopy procentowej 6% w skali roku, możemy powiedzieć, że te płatności na moment podejmowania decyzji, przy oczywiście założeniu, że te płatności są dokonywane na początku każdego okresu, te płatności są warte w momencie ich uruchomienia w wysokości 1000 zł razy 5,212, czyli 5212 zł.